Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play na Kłopoty Pantera. Jej, kolejny odcinek, nice, kolejny odcinek najbardziej zboczonej gry na moim kanale. Ale dobra, no chodźmy, zapnijmy pasy. Zapnijmy pasa. No i czekamy sobie. Lecimy na wysokości kupy metrów nad ziemią. Niedobrze. Daj mi to tępy głąbie. No dobra. Lot idzie całkiem nieźle i niedługo będziemy lądować na Uranie. Niech zgadnę, to porwanie? Skąd wiesz? Skąd wytrzasnęliście takie kretyńskie ubranka? To nie ubrania, tylko przebrania. Zostały już tylko takie. Widzę, że pomyśleliście o wszystkim. O tak, stary. Pomyśleliśmy. Jest tylko jeden problem. Tak? Jeśli ty jesteś tutaj i on jest tutaj... Przepraszam. Czy leci za nami jakiś pilot? Ups. Lepiej ja też pomogę. Słuchaj mnie, Różowy. Nawet nie myśl o tym, żeby wziąć spadochron i wyskoczyć z samolotu. Gdzieżbym śmiał? No. I niech ci przez myśl nie przejdzie, żeby odczekać 10 sekund przed pociągnięciem za rączkę. Chodzi o to, żeby samolot nie zaczepił spadochronu. Nawet o tym nie myśl. W ogóle nie myślę. Mam w głowie kompletną pustkę. Ja też. Zauważył. Mogę? Nie. Jezu! Coś mi znowu spadło. Aha, nunchuck. Dobra, odepniemy się. I weźmy spadochron i zrobimy to, co on nam kazał nie robić. Bo oczywiście zasady są po to, żeby je łamać. No i teraz będzie ta epicka animacja. Teraz to musi już być. No, that's what I'm say. Czy ten samochód? Samolot wybuchł? Le. I gdzie ja będę? Butan? Tak, Butan! Witaj w Kimpu, stolicy Butanu. W Kimpu. Gadajmy z tym dziadkiem. Chyba rozprostuję nogi. To idź sobie wyprostować nogi, idź sobie wyprostować co ty tam chcesz. Nie wiem. Nie wnikam. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać. Okej, pogadajmy z tą panią. Ładną w sumie. To najstarszy mieszkaniec Kimpu. Padma Subhava. Indyjski mistyk, który krzewił tu buddyzm 1200 lat temu. Właśnie jadę do Indii. Podobno jako chłopiec. Padma mył twarz tylko masłem. Teraz rozumiem, dlaczego ma taką żółtą cerę. Miejscowe dzieci nacierają jego twarz masłem na dowód swojej miłości. Bardzo go kochają. Long Jai Gai. Nie obrażasz mnie? Do widzenia. Long Jai Gai, miła nieznajoma. Long Jai Gai. U nas w Polsce też się ludzie nacierają, tylko że w zimę. Ale to chyba nie jest oznaka miłości. Najstarszy mieszkanie. Dobra. Pogadajmy z nim. Bo jest taki smutny trochę. Masz może jakieś czary? Chcesz przepełnić czary? Czary. Pytam, czy umiesz rzucać czary? Czary. To dość dziwne pytanie. Rzuć zły czar na drużynę przeciwnika. Proszę. Sam nie wiem. Moje czary są bardzo silne. No więc rzuć! Nie mam czasu, jestem w drodze do Indii. Jeśli mi pomożesz, dam ci w zamian cenny kaptur. Dzięki niemu wejdziesz do dzongu. Dzongu? Proszę, nie mamy czasu. Jeśli wędrowcy Kimpu nie pokonają jeźdźców jak w Tongsa, okryjemy się hańbą. W zeszłym miesiącu też oni wygrali. Niech ci będzie, pomogę ci, ale potem jadę dalej. Mam w Indiach sprawę do załatwienia. Czaruj, proszę. Spotykasz jakiegoś nieznajomego gościa i pierwsze co robisz, to pytasz się, czy umie czarować. Rozumiem, że nie masz zbyt wielu przyjaciół. Okej,
Już? Skończyłeś? To bardzo potężne zaklęcie. Jakbym czarował dłużej, to tamten by oślepł. Może mi się przydać, żeby wejść do dzongu. Cokolwiek to jest. A teraz co się z nim stanie? Najpierw poczuje lekki zawrót głowy. Potem zacznie mu się przewracać w żołądku. Wreszcie, kiedy strzeli z łuku, wtedy... Zwycięży! On zwycięży! Coś ty narobił! No, czar działa dopiero po godzinie. O nie, już po nas. Zaraz to nadrobię, jestem świetnym łucznikiem. Zagram w twojej drużynie. No, nie wiem. Naprawdę? Daj mi szansę. Daj mi szansę. Dobrze, ale musisz przyjść z własnym sprzętem. That's what she said. Dobra, strzało już mam. Teraz brakuje tylko łuku. Nie, ale gość mnie strasznie wderwia. Nie wiem czemu, ale ten gość mnie strasznie wderwia. Dobra, idziemy do jakiejś wioski. Or something. Nie wiem właściwie... Bhutan to jest chyba osobny kraj? Czy jakoś tak? Nie pamiętam. Jestem zły z geografii, okej. Okay. Rozmawiamy z tą pancią. Z tą babcią. O. Ej. Co gotujesz? Hemadacji. Naszą narodową potrawę. Suszone chili gotowane z serem. A nie macie tu w okolicy TFC? TFC? Taki fried chicken. Chicken? Kurczak? Jestem starej daty. Nigdy nie zjem kurczaka. Czemu? Jedna z naszych legend ostrzega, że w dniu sądu, w chwili między śmiercią a ponownymi narodzinami, ludzka dusza sądzona jest za pomocą wagi. Kurczak kładzie na wadze biały kamyczek za każdy dobry uczynek. Świnia kładzie na wadze czarne kamyczki za złe uczynki. Więc nigdy byś nie zjadł kurczaka, bo... Nie można sobie robić z nich wrogów. Ale świnie zjadam. Właśnie zrobiłam sobie kotleta, spróbuj. Nie, dziękuję. Kiedyś, chcąc jak najlepiej chronić kurczaki, ludzie przywiązywali je sobie do pleców. Jestem w bardzo dziwnym kraju. Podróżuję bez karty kredytowej, więc przydałoby mi się dodatkowe zabezpieczenie. Przywiąż mi kurczaka. Kurczaki nie rosną na drzewach. Jeśli chcesz mojego kurczaka, musisz mi dać coś w zamian. Dajmy jej... Krzyżówki! Wspaniale! Uwielbiam krzyżówki. Oto twój kurczak, Pantero. No i wiedziałem, ja się znam na kobietach. Kurcze, to znacznie bardziej wygodne niż myślałem. Cześć. Siema, Eniu. Odchody jaka na 5 liter. Gówno. O, to całkiem interesujące. Chili z serem. Mam łajno. Ale gówno też pasuje. To było bardzo trudne. Bardzo trudne. Tak. To było bardzo trudne. A nic więcej? Ja chcę dalej rozwiązywać. To było Dobra, wiem, że to było bardzo trudne. Chodźcie, nieważne. Jaki ty jak? Uważa ludzi szybko, tak. Jaka fajna rozdzielczość tego. Fajnie by było, gdyby ktoś wreszcie ogarnął, jaki jest format plików Pantery i zobaczyć, czy jest może jakiś w strasznie dużej rozdzielczości plik graficzny Pantery. To by było fajne. Bo ludzie pracują nad tym, żeby na emulatorze właśnie takiej gry gier point and click, czyli na przykład takich, na których działa Woodruff. Chyba tak. A nazywa się on ScamVM. Działała, no niestety jak na razie udało się tylko ogarnąć, żeby intro było odtwarzane, ale no zawsze coś. No, aż się dziwię, że jeszcze nikt nie odkrył
formatu plików tej gry, ponieważ no, ta gra jest popularna nawet poza Polską, bo na przykład no, ogólnie na Kłopoty Pantera to jest kompletnie właściwie to jest praktycznie zupełnie inna gra. Jakby zobaczył to jakiś Anglik, który by sobie to przetłumaczył na angielski. Ponieważ to by było coś na razie jak Panther on the Loose. Coś chyba w tym stylu. A angielski tytuł to jest Pink Panther Passport to Peril. Peril. No. A dobra, porozmawiam sobie z tą dziewczynką. Już w tej serii jest pedofilia uzasadniona. Tak? A co to jest dzong? W dzongach mieszkają przywódcy polityczni i religijni. Tutaj wznosi się modły i podejmuje decyzje. Żeby wejść do środka, trzeba mieć kaptur. To bardzo wyczerpujące informacje. Ue, jak twarz. A to jest... nie wiem. A to jest mój dzong. Włochaty. Tak ja wiem z tą panią, która się uśmiecha. Przerażająco. Prawie taki Jevde Killer. Czy mogę ci jakoś pomóc? Potrzebuję łuku i strzały. Strzałę już mam. A ja potrzebuję strzały. Chętnie bym zamienił moją strzałę na łuk, ale strzała jest mi potrzebna. Startuję w turnieju łuczniczym. Mnie też strzała jest potrzebna. Dam ci za nią mój łuk. To bez sensu. Wtedy żadne z nas nie będzie miało kompletu. Rozumiem twoje wahanie. Zastanów się spokojnie. Ładny kurczak. Daj mi kurczak. Potrzebuję tylko strzały, dziękuję. Uwielbiam zaglądać przez okna, ale nie podglądać. Ja też uwielbiam zaglądać przez okno. Tak, to tyle. Proszę, daję ci strzały. Nie wiem, co zrobię z samym łukiem. Tak jak nie wiem, co ty zrobisz z samą strzałą, ale... Zobaczysz, co zrobię. Chamidło społeczne. Wygląda na to, że jest zamknięta. Legenda. Ale jestem wredny. Dobra, więc co możemy zrobić? Oczywiście, no nie mamy niczym strzelać. Możemy oczywiście zarąbać babci tutaj łyżkę, ale na kolejną nam łyżka. Znaczy nie możemy, bo to nie jest częścią gry, tylko dałem taki pomysł. Ale no... Zobaczycie zresztą. Po co ja będę mówił, jak możecie zobaczyć. O, hej. Jego cztery żony. Pogadajmy z królem. Nie będę mu przeszkadzał. Stoi przed nim, patrzy. Nie będę mu przeszkadzał. Panią się trzeba ukłonić. No. Joko, ale perfekcyjnie to zatrzymałem. No patrzcie, no, no ten cwaniaczek tak sobie podpija. No dokładnie, musimy użyć kurczak. Dziesięć na dziesięć. Różowy łuczniku, odejdź tu na chwilę. Nazywaj mnie Pink Hood. Dobra, już koniec? Dobra. Podejdę do niego. Ale będę mu przeszkadzał tym razem. Gdzie się nauczyłeś tak strzelać? Nauczył mnie mój chudy przyjaciel, Robin. Robin Chudy? Możesz mi pokazać kilka jego sztuczek? Tego nie można pokazać. Dobry strzał to...
po prostu fart. Można to i tak ująć. Witam w Butanie. Proszę, przyjmij go. To tradycyjny ubiór butański. Bardzo dziękuję, Wasza Wysokość. Czy zostaniesz w naszym pałacu na parę dni? Bardzo bym chciał, ale muszę jechać do Indii. Jestem umówiony. Jak podróżujesz? No, miałem odrzutowiec. Tutaj i tak by nie wylądował. Chmury i góry. Możesz mi pomóc? Jestem królem Butanu. Mam nadzieję, że tak. Wezwę mojego pilota. Taki gość. Mój przyjaciel potrzebuje podwózki. Wasza Wysokość, jest mały problem. Mianowicie? Ktoś ukradł królewskie śmigło. Ukradł? No, zaginęło. Bez niego nie polecimy. A nie można kupić nowego? Musielibyśmy na nie czekać wiele dni. Mają tu parszywy serwis. Nie mam wielu dni. Nie mam żadnych dni. Bardzo się śpieszę. Pojadę na jachcie. Na pewno nie na tym, Jaku. Musimy znaleźć śmigło. Zacznijcie poszukiwania. Jeśli ktokolwiek się czegoś dowie, niech natychmiast zgłosi się do pałacu. Ja wiem. Mogę tu wejść? Nope. Co ja mam? Dobra, łachmany i coś. Nie, właśnie mam same łachmany. I... Haha! Dobra. Czy te dziewczynki coś mogę wziąć? Nope. Tak! Widzieliście ten strzał? Okej. Take it easy, girl. Jaki ty jak? Uważa ludzi szybko, tak. Jej. Gadajmy znowu z tą babką, która nas oszukała. Na pewno ucieszy cię wiadomość, że i bez strzały całkiem nieźle poradziłem sobie w turnieju. Czego potrzebujesz tym razem? Królewskiego śmigła. Albo jaka, który zgodziłby się na podróż do Indii. W okolicy mojego domu nie ma żadnych jaków. Mój syn ma alergię. Teraz jest na wakacjach. To bardzo mądry chłopak. Pojechał na międzynarodowy obóz z dziećmi z całego świata. Obóz nazywa się... Nie mów, że... Czacza? Mam nadzieję, że nie zapomniał o lekach przeciwalergicznych. Ma alergię na sierść jaka? Tak, na sierść wszystkich długowłosych zwierząt. Szkoda, bo bardzo lubi psy. Psy? Kiedy się do nich zbliża, natychmiast kicha. Rozumiem. Kiedy wróci, chcę mu dać prezent nowego. Niestety jeszcze nie znalazłam odpowiednio ładnego. Chyba już wiecie, co musimy zrobić. Masz, pańcia, aż dla swojego synelka. Kiedy twój syn wróci, powiedz mu, że to kiedyś należało do króla. Oho, dziękuję ci. Proszę, weź to w zamian. To jeden z moich ulubionych butańskich specjałów. Co to jest? Masło z mleka jaka? Blisko. To nie do wiary, że to nie jest masło z mleka jaka. Co pakować w siebie niepotrzebne kalorie? Dzięki. Skąd to ona wytrzasła? Przepraszam, porozmawiam na osobności. Skąd to ona wyciągnie? Boże wy! Wszystko w porządku? Szybko, gdzie jest Ananda? Właśnie widziałem, jak odchodzi z tym psem z BCB. Czy kichał? Kichał? Odpowiedz na pytanie, czy kichał. Nie, nie rozumiem. Nie mam czasu na tłumaczenia. Czy chłopak miał jakieś objawy alergiczne? Czy kichał? Nie, wyglądał zdrowo. Wiedziałem. W obozie Chilliwawa dzieje się coś bardzo niedobrego, główkę. Coś bardzo niedobrego. Muszę kończyć. Muszę odnaleźć śmigło. Ta poza.
W sumie co tej pozy mogłem użyć na miniaturkę, tylko że no zauważcie ile bym musiał gry przejść. Ja chciałem to dosyć szybko zrobić tą miniaturkę. Aha, nie mogę tego użyć. Porozmawiamy z tym kimś. Zauważyliście te trampki? Słyszałam o twoim nieszczęściu ze śmigłem. Ale skoro już jesteś w Butanie, może zagrasz w drużynie wędrowców Timpu? Chętnie cię przyjmą! Ej! O! Pójdźmy za nią. O, i nikogo. A tu kurczę, ten bien. Ojej. Teraz. Co robisz? Składam ofiarę świętym krukom. Cały dzień śpiewają święte pieśni. Ofiarą jest kawałek ciasta. No nie! Zamiast dawać kruk... Te włosy... Już chyba wiem skąd to wzięła. O Boże. Zamiast wydawać to ciasto na kruki, mógłbyś mi dać je. Jeżeli to był sernik, to już tym bardziej. Lubię sernik. Nie do wiary, że to nie jest masło z mleka jaka. Podobno jesteś mistykiem. Szukam zaginionego śmigła, żeby odlecieć do Indii. Czy możesz mi pomóc? Nie do wiary, że to nie jest masło z mleka jaka. Spróbuj się jednak otrząsnąć z tego szoku. Kruk zaśpiewał swą dziwną pieśń, by odkryć sekret. Dajcie im jeść. Są tacy wśród nas, co za innych się podają, wilcy w owczym przebraniu. Kruk zaśpiewał swą dziwną pieśń, by odkryć sekret, dajcie im jeść. Są tacy wśród nas, co za innych się podają, wilcy w owczym przebraniu, co to jest? To właśnie powiedziałem. Dzięki, będę pracował nad tym, tropem. Może to jakoś użyję? Nie? Okej. To... Nie mogę wrócić, Lele. Nie możemy lecieć bez śmigła. Kruk zaśpiewał swą Ale piękny dzwonek. Dziękuję, przyjacielu. Zapraszam do nas. Wow. Nic nie mogę zrobić, nie mogę wrócić. Może tej babki się zapytam. Nie do wiary, że to nie jest masło z mleka jaka? Chyba ja mogę teraz go jakoś wystrzec, czy co? Z tego? O! Czyli co, teraz wejdę do tego dzongu i ukradnę ciasto. Proszę, to ciasto dla ciebie. Dzięki. Dam je krukom. Dzięki. Wow, dostałem ciasto tylko dlatego, że poszedłem do gościa. Kurde, gdyby tak było w prawdziwym życiu. Przepraszam bardzo, co to jest za ciasto? Łe, fuj. Nie chcę na to patrzeć. Łe, to nie jest ciasto. W każdym razie nie takie, jakie ja znam. W każdym razie to nie jest sernik. Domagam się sernika. No, nie mogę. Woźnica jaka? Ma problemów potom. Jeszcze mu brakuje różowego kota. Ale weź ty mnie nie obrażaj, co?
Jakaś stara baba mnie obraża tutaj. Jak i ty jak, waża ludzi szybko tak. Jej. Możecie się już domyśleć, co zrobię. Pink. To zaraz wygląda zrobię jak kupa. Nie chcę, żebyś odjeżdżał. Wzruszyłeś mnie. Hajja! A masz? Odzyskałeś królewskie śmigło. Brawo! Drobnostka. No to lecimy! A, to jeszcze muszę dać to śmigło, spoko. Małe to śmigło. Zawsze będziesz mile widziany w Butanie. Sądzę, że trudno mi będzie znów was odwiedzić. Kiedy wybudujecie prawdziwe lotnisko, otwórzcie się na turystów. Zbudujcie drogi, chodniki, przynajmniej jakieś wesołe miasteczko. O, i postawcie sobie maka. No i piosenka. Postawcie sobie maka, o Boże. A tak prawo, to powinno być Kentucky Fried Chicken. Nie KFC, tylko KFC. Ale dobra, enjoy the music. Cię o tak wiele, co? Czy to naprawdę takie trudne zanieść kilka kretyńskich nagietków na grób mojego biednego dziadka? Nie, Indrani. Mój samolot się rozbił, a potem musiałem szukać śmigła. Uważaj, bo się jeszcze popłaczę. Ale poruszająca historyjka. Wracam teraz do Indii, nie martw się. Zrobię to, co prosiłaś. Wyluzuj się. Wyluzuj? Jak zrobisz, co masz zrobić, to będę luźna. To urocza dziewczynka, jak ją bliżej poznać. Dziękuję za wszystko. Niczego nie zmieniajcie. Lok Jai Gai, wasza wysokość.
Log Jai Gai, mój różowy przyjacielu. Log Jai Gai. Ale nie, moja ulubiona piosenka. Butan. Polecam. Ale tak, ludzie. Indie. Namaste, witaj w Bombaju. Spoko. Ale tak, ludzie, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście zobaczymy się już... Nie! Zobaczymy się już w przyszłym tygodniu w następnym odcinku, więc na razie i cześć! Pa, pa!